Nie lubię kategorii wypada, nie wypada. Wydaje mi się, że nasze życie powinniśmy kształtować inaczej niż tylko w oparciu o to, jak inni coś będą odbierać, czy jakie pojawią się w nas przy okazji poszczególnych decyzji emocje. Dlatego zrozummy, pokuta jest bardzo wartościową i ważną rzeczą, bo dzięki niej wchodzimy na ścieżkę miłosierdzia, chcemy współpracować z Panem Bogiem oraz uznajemy, że grzech jest czymś toksycznym, czymś, co nas zamyka, co powoduje, że gnuśniejemy. Dlatego nie odkładajmy jej i starajmy się ją zrealizować. Warto zapytać, dlaczego nie odprawiliśmy tej pokuty. Jedną z opcji jest niezrozumienie jej wartości. I tak to w życiu jest, że nie potrafimy włożyć naszego pełnego zaangażowania w coś, czego nie do końca rozumiemy. I pamiętam taką sytuację z lat dziecięcych, kiedy po moim pokoju walały się między różnymi rzeczami segregatory z pieniędzmi, takimi starszymi. I podjęliśmy decyzję po jakimś czasie z rodzicami, aby je spieniężyć. I okazało się, że za kilka monet, te, które gdzieś były zapomniane, mogliśmy wyremontować całe mieszkanie. Drugim powodem niezrealizowania otrzymanej pokuty jest po prostu otrzymanie zbyt dużej pokuty. Dlatego kiedy słyszymy w trakcie spowiedzi, że kapłan nadaje na nasze ramiona zbyt wielki ciężar, to od razu zareagujmy, poprośmy, aby ją zmienił. Ale kiedy dojdzie dopiero do tego po skończonej spowiedzi, kiedy to przemyślimy, to wtedy możemy znaleźć innego kapłana i wytłumaczyć, że to, co nam wcześniej zostało zadane, jest po prostu dla nas zbyt ciężkie. Ale zapamiętajmy jedną rzecz, że kiedy tamten drugi stwierdzi, że jest to dobra pokuta, to nie szukajmy trzeciego i kolejnego, byle znaleźć najbardziej łagodnego i liberalnego, bo wtedy sterowalibyśmy naszą pokutą.